dniu tym Kościół każe nam wychwalać Wszechmoc Bożą i Jego nieskończone miłosierdzie, ukazując nam Jego działanie miłosierne względem grzeszników. Święty Paweł opowiada Koryntianom cud przemiany, która się w nim dokonała pod wpływem łaski Bożej. Uzdrowienie głuchoniemego, opowiedziane przez świętego Marka, to dzieje miłosierdzia Bożego względem każdego z nas. Odtwarzając na rozkaz Chrystusa czyn Jego, Kościół na Chrzcie Świętym otworzył nam uszy i rozwiązał język. Także od tej pory możemy słuchać Słowa Bożego i jawnie wyznawać naszą wiarę. Na różne sposoby Pan Jezus czyni cuda swoje i okazuje, że jest Panem Wszechwładnym nad wszystkim stworzeniem. Czasem czyni tak jak onemu trędowatemu, któremu rzekł: chcę, bądź oczyszczony. Innym jak setnikowi oznajmia: idź, a jakoś uwierzył, niech ci się stanie. Najczęściej uzdrawia Pan Jezus chorych dotknięciem ręki, jak to widać w dzisiejszej Ewangelii. Proszą Go, aby nań rękę włożył, ufając, że to zupełnie wystarczy, aby głuchoniemy, którego mu przyprowadzili, uzyskał zdrowie. Tym razem Pan Jezus spełnia cud w sposób pełny zbawiennych dla nas nauk. Wziąwszy go na stronę, od rzeszy, kto pragnie usłyszeć głos Boży, potrzeba, aby usunął się od wrzawy i ludzi. Nie nauczył się nigdy mówić dobrze ten, kto wiele z ludźmi, a mało na samotności rozmawia z Bogiem i z duszą własną. Wpuścił palce swoje w uszy Jego, jakby chciał wyjąć z nich to, co je zatkało i co nie dopuszcza do wnętrza żadnego głosu. Chociaż Pan Bóg nieraz bardzo głośno do serca grzesznika przemawia, on jednak go nie słyszy, bo w uszach Jego wciąż jeszcze dźwięczy wszystko, czego przez długie lata może nasłuchał się przeciw wierze i dobrym obyczajom. A splunąwszy, dotknął języka jego, gdy śliny w ustach zabraknie, to i zdrowemu niepodobna mówić zrozumiale. Ślina z ust pańskich potrzebna, żeby ten niemy mógł mówić dobrze i zbożnie. Bo to ślina słowa przedwiecznego, więc i daje dar słowa. A wejrzawszy w niebo, żeby Ojcu Niebieskiemu, do którego wszystko zawsze odnosił, dać chwałę, westchnął, już to z politowania nad głuchoniemym, już też z gorącości modlitwy wniesionej do Boga. I rzekł mu: Efeta, to jest otwórz się. Jest to już rozkaz stanowczy, który sam jeden wystarczał bez poprzednich ceremonii. Tak samo jako i każda z tych ceremonii byłaby wystarczyła, jeżeli by tak chciał Pan Jezus. Ceremonie są potrzebne nie Panu Bogu, ale nam ludziom, którzyśmy złożeni z duszy i ciała. Dusza bowiem jedynie przez zmysły ciała nabiera świadomości o tym, co poza nią się dzieje i na zewnątrz też tylko przez członki i zmysły ciała może działać. Dlatego też Pan Bóg w Kościele Bożym postanowił, żeby sakramenty, msza święta i wszelkie nabożeństwa odbywały się z pewnymi ściśle przepisanymi ceremoniami, czyli obrządkami. Ceremonie te nie stanowią wprawdzie istoty ani ducha rzeczy świętych, ale mają podtrzymywać w nas należne dla nich poważanie i uwagę. Do tego potrzeba, żeby te ceremonie znać i rozumieć, a zarazem, żeby je zachowywać, o ile to do każdego w szczególności należy.
Niestety wielu nie ma wyobrażenia o ceremoniach, a może nawet o istocie i znaczeniu mszy świętej. Nie wie, jak zachować się w kościele, nie wie, że na przykład wszedłszy do kościoła należy przeżegnać się wodą święconą i przyklęknąć przed Przenajświętszym Sakramentem. Inni nie wiedzą, co trzeba robić, kiedy im wypadnie podawać dziecię do chrztu świętego lub kiedy przystępują do ślubu. Jeśli komu nieobytemu ze zwyczajami dworskimi wypadnie stawić się na dworze panującego, to starannie dowiaduje się, jak się tam powinien zachować, aby się nie narazić na zawstydzenie albo na śmieszność. A przecież i najpotężniejszy cesarz jest mizernym prochem w porównaniu z Panem Bogiem. I mówił dobrze. O języku bardzo ostro mówi Pismo Święte. Mianowicie Jakub, święty apostoł, tak pisze. Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mąż doskonały. Może też wędzidłem kierować wszystko ciało. A jeśli koniom wędzidła w gębę wprawiamy, aby nam posłuszne były i wszystko ich ciało obracamy. Oto i okręty wielkie będąc, gdy je srogie wiatry pędzą, obracane bywają od małego steru, gdzie wola sterującego zechce. Taki język mały wprawdzie członek jest, ale wielkie rzeczy podnosi. Oto jak mały ogień wielki las spala. I język jest ogień, powszechność nieprawości. Język postanowiony jest między członkami naszymi, który plugawi wszystko ciało i zapalony od piekła, zapala koło narodzenia naszego. Albowiem wszystko przyrodzenie zwierząt i ptaków, i płazów, i innych uskromione, bywa i ukrócone jest od przyrodzenia ludzkiego. Lecz języka żaden z ludzi nie może ukrócić. Złe, niespokojne, pełen jest jadu śmiertelnego. Przezeń błogosławimy Boga i Ojca i przezeń przeklinamy ludzi, którzy na podobieństwo Boże sprawieni są. Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie ma to tak być, bracia moi, zali źródło z tegoż polniku wypuszcza słodką i gorzką wodę i zali może, bracia moi, figa winne jagody rodzić albo winna macica figi, tak ani słona słodkiej wody uczynić nie może. Który mądry i ćwiczony między wami? Niech pokaże z dobrego obcowania sprawę swą w cichości i mądrości. Lecz jeżeli zazdrość gorzką macie i spory by były w sercach waszych, nie chciejcie się chlubić i kłamcami być przeciwko prawdzie. Prócz przekleństwa, swarów i kłamstwa, o których tu apostoł wspomina, wiele innych jest grzechów językowych, jako to plotki, obmowy i potwarze, rozmowy i żarty niewstydliwe, podjudzanie do niezgody i nienawiści, herezje i bluźnierstwa przeciw Bogu i wierze świętej, buntowanie przeciw władzy duchownej albo świeckiej, krytykowanie wszystkiego i wszystkich itd. Przykazał Pan Jezus tym, którzy chorego do Niego przyprowadzili i byli świadkami cudownego uzdrowienia, żeby nikomu nie powiadali, co byli widzieli. Nie lubi Pan Jezus rozgłosu, ale sam zachowuje, co wszystkim zaleca, niechaj nie wie lewica Twoja, co prawica Twoja czyni. A ludzie nieraz całkiem przeciwnie postępują. Nie tylko pragną pochwał ludzkich, ale i przechwalają się z rzeczy, których nigdy nie uczynili. Dobrze wszystko uczynił. Przykazaniem swoim o zamilczeniu tego cudu nie chciał Pan Jezus onych ludzi zobowiązywać pod grzechem, ale tylko objawił usposobienie serca swojego, nie ubiegającego się za sławę. Z serca wezbranego podziwem i wdzięcznością rozgłaszają, co się stało i porywają lud wszystkich do wychwalania Pana Jezusa i wyznawania Mu, że dobrze wszystko uczynił. Oby i Ciebie można przekonać, że cokolwiek Pan Jezus względem Ciebie i Twoich zarządza, czy nawiedza krzyżami, czy też darzy powodzeniem, wszystko dobrze, bo z dobrego robi serca.